Janku, fotografia to nie była twoja pierwsza miłość, prawda? Było coś na początku, dużo wcześniej, coś, co cię pasjonowało. Możesz opowiedzieć o tym, co to było? Pierwsza była fotografia. Fotografia jedna? A później postanowiłem troszeczkę ubogacić ten obraz, czyli spróbować filmu. Były to jakieś króciutkie filmy, związane z jakimiś, czy to uroczystościami rodzinnymi, czy też powiedzmy jakąś zabawą dzieci. Krótkie takie momenty z życia zarejestrowane. No, a teraz już u schyłku, że tak powiem, czy nie, ktoś by powiedział nie, bo to jest... Kwiecie wieku. Kwiat wieku, tak. Wszystko zależy na ile się człowiek czuje, ale postanowiłem troszeczkę szerzej zająć się fotografią, bo to mnie w dalszym ciągu kręci i uważam, że najprzyjemniej jest fotografować przyrodę. Czyli to był taki powrót do korzeni w zasadzie. Do korzeni, do przeszłości trochę. Ta akademia, którą udało mi się zakończyć, pozwoliła mi poznać dokładnie zasady i kanony obowiązujące w fotografii, bo przeciętny śmiertelnik tego nie zna i nie czuje. Co niektórzy twierdzą, że dobrze jest omijać pewne zasady i pokazywać pewne rzeczy inaczej. Tak, ale najpierw trzeba poznać te zasady, podstawy, żeby można było później robić takie czy inne jakieś tam ciekawsze rzeczy. Porozmawiajmy chwilę o twojej pracy dyplomowej. Ty sięgnąłeś właśnie do fotografii makroskopowej, do piękna w tej żywej postaci, prawda? No i powstał pomysł zrobienia kalendarza, prawda? Jednak finalnie powstało troszeczkę coś innego jakby. Możesz to skomentować? No nie ukrywam, że to ty mnie zainspirowałeś do tego, żeby spróbować to w taki sposób pokazać, bo budując jakiś kalendarz, trzeba robić zdjęcia w odpowiednich przedziałach czasu. Te zdjęcia robiłem podczas całego kursu, one były różne i z tych zdjęć, z tej bazy zdjęć trzeba było stworzyć coś. Ale stworzenie tego kalendarza miało na celu pokazać zbliżenie danego elementu, kwiatu, które to zbliżenie oddawało barwę, kształt tego kwiata, spróbowało zaciekawić widza, wprowadzić go, że tak powiem, w głębie tego obrazu. Natomiast z boku była miniaturka, którą mógł sobie podejrzeć i zobaczyć, czy to, co widzi na dużym obrazie, jest odzwierciedleniem tego maleństwa. No i taki był pomysł, takie było założenie. Poszedłeś jakby w tym kierunku, żeby nie bać się i przybliżyć ten obraz, i tak już były to zdjęcia makroskopowe pokazujące kwiaty, ale żeby obraz jeszcze przybliżyć, wręcz jakby zaciekawić pewną taką niewiadomą, kosztem nawet jakości, prawda? Bo te zdjęcia były w różnym czasie robione, w różny sposób, prawda? Także widać tam czasem są nawet jakieś pewne takie niedoskonałości, wręcz piksele było widać, prawda? Tak. Ale zgodziliśmy się na to, wręcz nawet właśnie stosując błąd, powiększenie jakby obrazu dające piksele jest błędem. Ale zgodziliśmy się na to, będziemy łamać tę zasadę pokazania pięknego obrazu. On oczywiście był piękny, tam było to doskonale wykadrowane, kolory i tak dalej, ale tak żeśmy się zbliżyli do tego obrazu, że widać było niemalże piksele. Wszystko po to, żeby nieco wprowadzić błąd troszeczkę widza, czy zaciekawić, można powiedzieć, tak, żeby on zaczął szukać na tym dużym obrazie pewnej odpowiedzi na pytanie, prawda? Ta odpowiedź była podana gdzieś tam w rogu w postaci właśnie tego pełnego zdjęcia. Także chyba tutaj żeśmy zastosowali taki, no nazwijmy to pewien rodzaj awangardy, nietypowe podejście, ale jednak zwieńczeniem było to zdjęcie w całości. Ja pójdę dalej, powiem inaczej. Ja nie byłem wcale przekonany z początku do tych twoich sugestii, wręcz odwrotnie, nie podobało mi się to. Ale po twoich usilnych naleganiach mówię, nie, muszę wypróbować to. Porobiłem te zdjęcia, no te już gotowe, że tak powiem, plansze. Wydrukowałem to wszystko. Mówię, zobaczę jak to będzie. I to zupełnie inaczej, jednak druk to jest druk, zupełnie inaczej wygląda jak,
jak na monitorze. To był taki moment, który mnie przekonał o tym, że to będzie dobrze. No i tak poszliśmy. To było takie nietypowe zwieńczenie jakby zdjęć makroskopowych, prawda? Fotografowanie kwiatów to jest bardzo popularny temat, prawda? No jest popularny, jest bardzo dużo w tej chwili tego. No, co niektórzy tam fachowcy twierdzą, że makroskopia zaczyna się od tego, że musi być skala odwzorowania 1:1 przynajmniej i tak dalej, a tu tego przecież nie ma, tak? Ale mnie nie chodzi o to, żeby powiedzmy robić zdjęcia precyzyjne oka, owada, bo to chyba to nie jest akurat takim punktem naszego zainteresowania. Nas interesuje całość. Raz interesuje, w jaki on tam, powiedzmy, scenerii ten owad sobie usiadł, co on robi i tak dalej. No. Mieliśmy tam kilka różnych zdjęć, łącznie z amorami tych owadów, które wyszły też całkiem ciekawie. No, no bo i takie rzeczy też się dzieją w przyrodzie, prawda? Chciałem po prostu zwieńczyć i dążę do tego, że udało się po prostu stworzyć z bardzo przyzwoitych, bardzo dobrze naświetlonych, przy bardzo dobrze skomponowanych, ze smakiem wykonanych zdjęć, udało się jeszcze coś dodatkowo przemycić, zawrzeć w tych 12 zdjęciach, 13 w zasadzie, bo jeszcze była okładka, zrobić z tego naprawdę kawał dobrej roboty, jakby. Gdybyśmy tylko pokazali piękne obrazki, prawda, no to byłyby piękne obrazki, natomiast tutaj... Nic poza tym. I nic poza tym, tak, prawda, tak, natomiast tak. Tutaj udało się jeszcze coś, jakąś taką pewną ideę, taką no, awangardową, nazwijmy to, przemycić, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Jakie są twoje plany, jeżeli chodzi o fotografię? W dalszym ciągu fotografuję. W dalszym ciągu fotografuję. Nie odrywam się od tego. No cóż, no, uważam, że to piękno trzeba rejestrować, że to trzeba w jakiś sposób zachować, że to trzeba, jeśli to jest możliwe, pokazać na zewnątrz, o ile to się nadaje do pokazania, a wydaje mi się, że no, już tam doszedłem do jakiegoś poziomu, gdzie można pewne rzeczy pokazać. I spróbuję tam zrobić jakąś taką stronę, gdzie to się umieści. W takim razie dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych udanych, dobrych zdjęć. No i cóż, życzę dobrego światła. Dziękuję. Dziękuję bardzo.